Księga Ezechiela, rozdział 14 Potem przyszli do mnie niektórzy ze starszyzny Izraela i usiedli przede mną. Wtedy Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, ludzie ci oddali swoje serca bożkom i szukają okazji do grzechu. Czy mam pozwolić, aby u mnie zasięgali rady? Dlatego przemów do nich i powiedz im, tak mówi Pan Bóg. Każdemu Izraelicie, który odda swe serce bożkom i będzie szukał okazji do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, ja Pan dam odpowiedź stosownie do liczby jego bożków. Aby trwoga opanowała serce ludu izraelskiego, gdyż wszyscy odwrócili się ode mnie z powodu swoich bożków. Dlatego powiedz ludowi Izraela, tak mówi Pan Bóg: Zawróćcie, odwróćcie się od waszych bożków, odwróćcie się od wszystkich waszych obrzydliwości. Bo każdemu Izraelicie i każdemu cudzoziemcowi przebywającemu w Izraelu, który odstąpi ode mnie i odda swoje serce Bożką oraz będzie szukał okazji do grzechu, a potem przyjdzie do proroka, żeby u mnie zasięgnąć rady, ja Pan sam odpowiem. Odwrócę się od tego człowieka i uczynię go znakiem oraz przysłowiem. Zgładzę go spośród mojego ludu i przekonacie się, że ja jestem Panem. A jeśli prorok da się zwieść i wygłosi słowo. Oznacza to, że ja pan zwiodłem tego proroka. Wówczas podniosę rękę na niego i usunę go spośród mojego ludu izraelskiego. Poniosą odpowiedzialność za swoją winę. Grzech proroka będzie taki sam jak grzech zasięgającego rady, aby lud Izraela nie odchodził już więcej ode mnie i nie plamił się żadnymi swoimi występkami, aby był moim ludem, a ja ich bogiem. Wyrocznie pana Boga. Potem pan tak do mnie przemówił. Synu człowieczy, jeśli kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, podniosę na niego rękę, zniszczę zapasy chleba, ześlę na niego głód, wytracę jego ludzi i bydło. I gdyby byli w nim ci trzej mężczyźni Noe, Daniel i Hiob tylko oni, dzięki swojej sprawiedliwości, ocaliliby swoje życie, wyrocznie pana Boga. A gdybym sprawił, że dzikie zwierzęta przejdą przez ten kraj i wyludnią go, Także stanie się pustkowiem, i nikt nie będzie podróżował po nim z powodu tych zwierząt, to choćby byli w nim ci trzej mężczyźni na moje życie, wyrocznie Pana Boga, nie uratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami by ocaleli, a kraj stałby się pustkowiem. A jeśli sprowadziłbym miecz na ten kraj i powiedział: Niech miecz przejdzie przez kraj, i wytraciłbym jego ludzi i bydło, to choćby byli w nim owi trzej mężczyźni. Na moje życie wyrocznia Pana Boga, nie uratowaliby ani synów, ani córek. Tylko oni sami by ocaleli. Jeśli zesłałbym zarazę na ten kraj i w krwawy sposób wylał na niego moje oburzenie, zabijając jego ludzi i bydło, to choćby byli w nim Noe, Daniel i Hiob, na moje życie wyrocznia Pana Boga, nie uratowaliby oni ani synów, ani córek. Tylko oni dzięki swojej sprawiedliwości ocaliliby życie. Tak bowiem mówi Pan Bóg. Gdy ześlę na Jerozolimę cztery moje srogie kary, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytracić jej ludzi i bydło, ocaleje w niej garstka spośród tych, którzy uszli. Gdy oni znajdą się wśród was, zobaczycie ich postępowanie oraz ich czyny i będziecie się cieszyć z kary, którą zesłałem na Jerozolimę i z wszystkiego, co na nią sprowadziłem. Oni pocieszą was, bo zobaczycie ich postępowanie oraz ich czyny i przekonacie się, że tego, co jej uczyniłem, nie dokonałem na próżnio wyrocznia Pana Boga. Kani bardzo ciekawy rozdział, w sensie trudny oczywiście, bo on jest napisany tym takim językiem Starego Testamentu, ale kani stoi za nim bardzo ważna prawda. Zobaczcie w tej drugiej części, to nie chodzi o to, że Pan Bóg nie jest litościwy dla synów i córek, tylko to jest rozdział, który mówi: każdy człowiek jest odpowiedzialny za siebie. To nie jest tak, że dlatego, że jesteś synem kogoś świętego, to masz fory. Nie, koń, to jest bardzo piękne. Każdy jest panem siebie. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje życie. Jeżeli będziesz czynił źle, to to cię zniszczy. I nie uratuje cię to, że masz fajnego ojca. Jeżeli tego nie wykorzystasz, w sensie nie weźmiesz tej łaski, że masz fajnego ojca, który cię uczy sprawiedliwości, a ty jednak nie chcesz się od niego tej sprawiedliwości uczyć, no to poniesiesz konsekwencje swoich czynów. Po prostu. To jest bardzo ważny, kochani, rozdział. Każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny, za to, co robi. Nie bo masz kąszakty, bo byłeś w lepszej grupie i dlaczego miałbyś teraz z tego nie korzystać, nie? Druga rzecz, kochani, też jakby bardzo, no bardzo piękna, nie? W związku z tą pierwszą częścią, z tym bałwochwalstwem. Mnie tak się wydaje, że Pan Bóg jest taki, że nie będę was słuchał, dopóki będziecie z bożkami i tak dalej. Tylko zobaczcie, to nie chodzi o to, że ktoś nie próbuje. Tylko on mówi, jeżeli wy będziecie po prostu dwulicowi, czyli będziecie Jednocześnie udawać, że jesteście ze mną, a jednocześnie będziecie oddawać cześć boszkom. Nie, 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 nie mówi w takim sensie, jeżeli będziesz się starał, to Cię nie przyjmę. Nie, tylko mówi, Ty działasz na dwa fronty. Ty jesteś po prostu, jesteś hipokrytą. Robisz i to, i to. Ale jeżeli starasz się nie robić zła, koni Panu Bogu, to wystarczy, tylko żebyś się starał. Zobacz, to jest napisane. Ten, kto będzie szukał okazji do grzechu. Czyli Pan Bóg nie mówi o tym, kto się męczy z własnym grzechem, tylko on sam szuka okazji, sam chce grzeszyć. Wtedy jesteś hipokrytą, nie? Każdy to są takie może ostre rozdziały, ale one po prostu pokazują, jak, jak, jak mieczem, pewną prawdę o nas, nie? Że jakby Pan Bóg każdego chce przyjąć, Pan Bóg każdego chce prowadzić, Pan Bóg każdemu chce okazać miłosierdzie, no tylko nie udawaj, że jest, nie wiem, no, czarne, białe. Nie udawaj, że coś robisz, a czegoś nie robisz. Po prostu bądź. Prawdziwy.